Cześć kochani, witajcie w 46. odcinku Dolly Gaming News. Ostatnio pytałam Was o najbardziej odjechany symulator, jaki można wymyślić. Oto trzy Wasze najciekawsze odpowiedzi. Demokstywator napisał: symulator słuchawek do usznych. Z przyjemnością dowiem się, co porabiają, kiedy akurat nikt nie patrzy, że przy następnym spotkaniu są takie poplątane. Platan napisał: symulator runa leśnego. Karma 3 napisał: symulator pączka z budyniem. Jako świeżo upieczony pączek uciekasz przed głodnymi Amerykanami. No to co? Wracamy do newsów. Kolejne rozszerzenie w Hearthstone. Przedwieczne zło przebudziło się ze swojej drzemki. Nadszedł czas, aby rozprostować macki i zasiać strach w sercach śmiertelników w trzecim rozszerzeniu do Hearthstone – Przedwieczni Bogowie. A sami przedwieczni bogowie obiecują śmiertelnikom nieskończoną moc, a nieziemskie istoty spoza czasu zwykle dotrzymują słowa. I to w jakim stylu? Tym razem zapewnią Wam 134 ohydne karty, którymi wzbogacicie swoje kolekcje. Sony niedawno znowu przypomniało nam się w kwestii wirtualnej rzeczywistości, podając oficjalną cenę i datę premiery headsetu Sony VR. Jeśli macie chrapkę na ten nowy rodzaj grania, to lepiej zacznijcie już odkładać pieniądze, gdyż headset warty jest 400 euro, czyli jest to mniej więcej równowartość konsoli PlayStation 4. By sprzęt poprawnie działał, musimy dokupić kamerkę PlayStation za około 250 zł. Premiera Sony VR będzie miała miejsce w połowie października. Blizzard dba o swoich fanów i widać to zwłaszcza w minionym tygodniu. Diablo 2 otrzymało patcha, który przystosowuje grę do najnowszych systemów operacyjnych. Teraz przychodzi pora na Warcrafta 3, czyli 14-letni legendarny tytuł dla wszystkich fanów pecetowych gier. Na tą chwilę jeszcze nie wiemy, co przyniesie ze sobą nowa łatka, najprawdopodobniej również będzie to wsparcie dla nowszych systemów. Ale może nie tylko to. Czyżby najpopularniejszy hack and slash trafił w nasze łapki zupełnie za darmo? To tylko pogłoski, ale mogą okazać się prawdziwe. Przez krótki czas w oficjalnym sklepie Battle.neta widoczny był box z ofertą podstawki Diablo 3 za darmo z ograniczeniem do 70 levela. Blizzard zaprzeczył owym doniesieniom, tłumacząc, że był to błąd wyświetlania, który został już naprawiony. Ciężko mi w to uwierzyć, a Wam? Halo, są tu jacyś gracze Fallouta 4? Chyba nie zapomnieliście o tym tytule, co? Bierzcie padę w dłoń i ruszajcie na pustkowia, bowiem zbliża się pierwsze DLC o nazwie Automatron. Do sklepów trafi ono 22 marca równolegle na wszystkie platformy. Automatron przedstawia historię tajemniczego i szalonego mechanika, który wypuszcza w świat hordę agresywnych robotów. Gracze nie tylko będą musieli dotrzeć do źródła tej plagi, ale przy okazji zbudują własnego, mechanicznego towarzysza. O, twój własny mechaniczny przyjaciel! Ale przecież już nie potrzebujesz drugiego. Masz komputer. No i co kochani, kolejny odcinek Dolly Gaming News dobiega końca. Mam nadzieję, że wybrane przeze mnie newsy Wam się podobały. Pytanie do kolejnego odcinka. Jaki Waszym zdaniem DLC najbardziej zapadł Wam w pamięć i dlaczego? Na Wasze komentarze czekam tutaj poniżej, a trzy najlepsze pojawią się w kolejnym odcinku Dolly Gaming News. Tymczasem co, zapraszam również na mój kanał Dolly Gaming i na grupę na Facebooku, którą niedawno utworzyłam. Widzimy się za tydzień, trzymajcie się, pa pa!